witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Przyjechałyśmy z mamusią zbierać maliny. Mamusia już tam działa, ja też zaraz do niej idę. Dzisiaj mamy taki chłodniejszy dzień. Wczoraj tutaj popadał w końcu wyczekiwany deszcz, spadło 18 litrów, ale wcześniej jakoś 4 czy 5 dni przyjechaliśmy i zlaliśmy solidnie ogród, seler, por, tam pietruszkę, bo już było tak sucho, że jak wyciągałam pietruszkę, to ona wyginała się na wszystkie strony, była taka wiotka, brakowało jej wody. Seler też pokazywałam i te gałeczki nie były aż tak mocno imponujące, ale jak dostały wody w oczach, dosłownie w oczach zaczęły rosnąć, no i teraz zobaczymy, czy z kolei nie będą pękały, bo może być taka sytuacja, że po długiej suszy, gdy tej wody dostały, będą pękać. No będziemy widzieć. Tutaj dla mnie to większego jakiegoś takiego problemu nie stanowi, bo będę przeznaczała je do suszenia, do przypraw, także ewentualnie wykroję sobie, wytnę sobie w środku pęknięcia. No zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Por stanął, zaczął grubnąć, też ładnie wygląda, także por będzie, no i ziele też oczywiście od razu odżyło, ale plewić już go tutaj nie będę. Nie będę się narabiać, to już jest późno, te warzywa jeszcze ze 3, maksymalnie 4 tygodnie i też będę już całkowicie je wybierać, chociaż zacznę prawdopodobnie za tydzień już do suszenia wyrywać, więc nie będę się tutaj narabiała, żeby usuwać to zielicho. No może gdzieś tam na krajach powyplewiam, ale tego tutaj na pewno nie będę ruszać, bo to jest po prostu daremne już teraz w tym momencie narabianie się. W oddali żurawie krzyczą i przed chwileczką tańczyły i tak do mamy tutaj mówię, co im poprzestawiało się w głowach, taniec godowy o tej porze. Ale podskakiwały i teraz tam widzę, że one cały czas kłaniają się, podskakują. No nie wiem, co one tam wyczyniają, ale krzyczą pięknie, uwielbiam klęgor żurawi. A mamusia już obrywa maliny. Witam. No i ty też się już bierz za te maliny. Tak, już się biorę za maliny. Bo jak przyjadą nasze chłopy z pola, a nas nie będzie, to wiesz, jak jest chłop głodny, to jest zły. To jest chłop zły, tak. Dzisiaj chłopaki robią na polu. My tu w międzyczasie przyjechałyśmy oberwać maliny, które jeszcze owocują. Owoców jest jeszcze dosyć sporo, ale maliny niestety ucierpiały przez suszę. Tutaj też niestety dała się ona nam ostro we znaki i było kilka dni morderczego słońca, morderczego upału w słońcu i one niestety nie wytrzymały. Tak wyglądają te, które są na takiej górce, na wyższym wzniesieniu i młode maliny. To są młode, nasadzane w tamtym roku. Nie wytrzymały one tego. Tutaj te wszystkie zawiązki kwiatowe, zawiązki owoców zostały popalone, pogotowane. Tutaj o, zobaczcie. Wszystko zostało ugotowane, spieczone, spalone. Także no niestety dosyć mocno plon poszedł w dół, bo no tutaj możecie zobaczyć dokładnie, ile tego wszystkiego zostało spalone przez te 3 dni. Temperatury były wysokie, no tak jak i wszędzie, ale jakoś one sobie dawały radę, bo żeśmy je tutaj podlewali. No ale tu jest widoczna taka, tu jest tak jakby dołek, a tu jest górka i na tej górce niestety one bardziej ucierpiały, te właśnie młode, nasadzane w tamtym roku krzaki. A tutaj jeszcze tych malin, gdzie niżej jest dosyć dużo, jest dużo czerwonych, zielonych, ale też są i popieczone przez słońce. Tak to wszystko wygląda, chociaż powodów do narzekania nie mamy absolutnie żadnych, bo malin w tym roku nazbieraliśmy naprawdę bardzo dużo już. Przed chwilą mamusia mówiła, halo, że nie wyrobimy się, zanim chłopy wrócą. Właśnie halo, się wyrobimy. A Bóg zapłać, lepiej jak ktoś pomoże. Nie, to nie za bardzo. Ściągaj buty. Ściągaj buty. Elegancko.
rane. Bez przesady, taki malutki. Tutaj poznajecie już chyba, kto to jest, nie? No, oczywiście. Jola, nasza gwiazda, mamusi halo, siostra. Halo. Zobaczcie, jakie podobne. Mamusia do góry. Hala do góry, głowa. Mamusia. Podobne, nie? Tylko mamusia siwa. Ja też. Dzisiaj od fryzjera. Oh, yeah. Wow. Wow. Ale tylko uczesanie i szerzenie. A to moja ulubiona, ukochana kuzyneczka. Jedna z kuzyneczek, bo mam ich bardzo dużo. Justynkę. Co? Czekaj, idę do ciebie. Jak ty idziesz? Nie wytrzymam. Buziaczek. I co tam? Jak tam? Ale macie. Jak tam? No to jak tam? Jak już przyjechałaś, to rwij te maliny. No, ale pyszne. Dobre. Normalnie bardzo. To ta. A ta o! Ekologiczne. Przez płot. To są ekologiczne. No nie mogę z nich, no nie mogę. Pychotka. A spróbowałabyś powiedzieć inaczej? Nie, nawet jej nie ważę. Popatrz na szabry. Para. A gdzie ty jesteś? Ścigam się. Szukała, szukała i znalazłam. I ta radość. I to... Słuchajcie. Słuchajcie. To jest osoba, która wygrała z bardzo ciężką chorobą. Z nowotworem. Tak nazywa to po imieniu. Były łzy, był tu płacz. Naprawdę, żeśmy przeżyli. Jola wygrała. I dzisiaj radość, no zobaczcie. Jestem wielka. Ja też. W każdym calu. Teraz uwaga. I teraz Jola, nagranie do ZUS-u. I kto ci uwierzy, że ty byłaś tak chora? Jedna lepsza od drugiej. I dobra. Dynie naciągała, wszystko naciągała, a do pory już sił brakło wydzierać. Wypompowała. Ale jeszcze selerę, czy już nie? Daj, daj dwie selery. Umyj. Gwiazdy myją się z pola. Kurwa, moja ręka. Ała, co? Pip! Jak ty się wysławiasz, kuzynko moja? Oj, za wysoko sukienka. Tak było w piątek. Wesoło. Jola przyjechała, także było humorzaście. Była pogoda, było słońce. Pracowaliśmy na ogrodzie. Dzisiaj mamy poniedziałek, 16 września i mamusia już układa tą dynię, którą żeśmy pozbierali z pola. Dzisiaj mieliśmy jechać wybierać buraki. Edziu miał jechać orać tam do Boleszkowic pola. No ale niestety pogoda się zmieniła. Spadło nam tutaj przez pół godziny 20 litrów deszczu. Zrobiło się bagno. Tam w Boleszkowicach mamy ziemię gliniastą, więc nie ma możliwości, żeby cokolwiek dzisiaj robić, bo to wszystko będzie buksować. Będą się koła. I tak mrzy. Tam idą kolejne chmury. Kto wie, czy za chwilę znowu nie doleje kolejne 10 litrów. No i w związku z tym mamusia tutaj, wykorzystując, że mocno nie pada, nosi dynię. Akcja dynię. A później będą akcja krokusy, sadzenie. Ale to po kawie. Po kawie, tak. Ja idę szykować paczki. Później będziemy z Edziem robić makaron. Teraz on skrobie kit na propolis, będzie robił śrutę, także no, tą pogodę, która jest teraz taka, jaka jest, wykorzystujemy na pracę w domu, żeby sobie je trochę podgonić, w cudzysłowie podgonić, bo jak się w razie jutro zrobi pogoda, będziemy jechali wybierać wszystkie warzywa na Grandę, żeby zdążyć przed tą wodą. Orka tam może poczekać, bo tamtych pól nam nie zaleje. One są dosyć wysoko, więc tam im nic nie grozi. No zobaczymy, jak to się wszystko dalej rozwinie. Jest jak jest. Dwie godziny później. Nadal pada.
Mamusia tutaj zbiera te dynie, które wyrosły na pryzmie kompostowej. To są te takie ozdobne, ładne. Nie wiem, dlaczego one mi się kojarzą z małpami kapucynkami. Nie wiem dlaczego, ale no tak mi się one kojarzą. Jest ich dosyć sporo. Zaraz policzymy. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Chyba 11, no chyba, że matematyka się zmieniła i rachunki będą inne. I 11 dyń małp kapucynek. Tym tutaj woda i zalanie nie grozi, no ale to jest to, co mówiłam w odcinku z pomidorów, że po deszczach niestety zaraza jest tylko kwestią dni i tutaj na tą dynię weszła, ją już tutaj trafiło. Pomidory, samosiejki, o dziwo, jeszcze nie i jeszcze się tutaj dobrze mają. No samosiejki to są, tak jak mówię, zawsze najsilniejsze, najzdrowsze pomidory i na przyszły rok, jak będzie taka możliwość, to chyba wezmę na taką wczesną wiosną nasion, ponarzucam na polu, gdzie się tylko da i niech rosną same. To będą zdrowe, silne, no i będziemy widzieć, jak one będą wyglądały. Franek przyszedł i adoruje babcię. I tak Franiu wspina się do szyi i cyckanie szyi. Co ten kot ma w sobie? Być może, bo on jest, to jest wyrzutek. Myśmy go tutaj przygarnęli i on od małego kociaka ciągnie do szyi. Czy to jest taki jego urok, czy jakaś taka tęsknota za matką? Nie wiemy, ale wspina się na szyję i pierwsze co do szyi, cyckać, cmokać. Nie. Tak, 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 babciu.
się rozpogodziło. Niebo błękitne, piękne jak w środku lata, ale czuć już taką jesień. Ta aura jest jesienna. Dzień, mimo że zrobił się tutaj bezchmurny, słoneczny, cieplutki, to już niesie taką wyczuwalną nutkę jesieni. Bydło tam chodzi, spokojne jest, niedenerwowane niczym. Teraz sobie akuratnie zajada, a pszczoły, wyczuwszy troszeczkę ciepła, tutaj ule zostały ogrzane, momentalnie ruszyły do oblotu. Jedne się oblatują, o tam przy tych białych ulach one się oblatują. Co znaczy, że się oblatują? Właśnie fruwają wokół ula, góra, dół, góra, dół. One nie odlatują od ula, tak jak tutaj zobaczcie z boku, chociażby przy tym żółtym czy zielonym. Ona wychodzi na wylotkę i wylatuje w teren, drugie przylatują. Tamte natomiast cały czas są przy ulu, kręcą się przy nim, to jest oblot. Młoda mucha, która wyszła z jajek, młode pszczółki, które się wylęgły, nazywane są tutaj przez pszczelarzy pospolicie muchą i właśnie one poszły teraz w oblot, żeby zapoznać się w ten sposób z terenem. Krótko mówiąc, takim naszym prostym językiem, łapią namiary, nawigację, aby później wrócić do ula ze zbiorów. A te, które są starszą muchą bądź starą muchą, idą jeszcze na zbiór w poszukiwaniu ostatnich pożytków, przynoszą pyłek, o tu w tym niebieskim ulu przynoszą właśnie pyłek, inne przynoszą jeszcze nektar, bo kwiaty kwitną, także pożytek jeszcze jest i na własne potrzeby na bieżąco one jeszcze mają tutaj, jeszcze sobie naniosą. Jest to też dobre, bo sezon się wydłuża, mają one więcej pożytku, więcej sobie naniosą. No i fruwają. Koło domu mamusia dynię już poustawiała i jest to taki nieodzowny symbol jesieni, kojarzący się właśnie z jesienią. Pszczoły, to co przed chwileczką pokazywałam, hurtowo ruszyły tutaj na zbieranie ostatnich pożytków. Zbierają pyłek, zbierają nektar na wszystkich kwiatach, nawet motylek tutaj się pojawił, który też zbiera nektar, bo motyle również żywią się nektarem, to jest ich pożywienie. Kwiaty jeszcze mają się bardzo dobrze, teraz na jesień one się porozrastały. Kilka ostatnich chłodnych dni sprawiło, że wyglądają tutaj oszałamiająco. Szkoda, że niedługo już te widoki tutaj zginą i będzie goło, łyso i tak jakoś buro, ponuro. A mamusia zasadza cebulki krokusów. Tutaj co roku nasadzamy, mamusia nasadza cebulki krokusów i później jak wiosną zakwitną, to jest jeden dywan. Jedna łąka. Mamusia ma świra na punkcie kwiatów, jak każda z nas. No i tutaj teraz nasadzenia trwają. Pogoda się zrobiła taka, że... Sama go złamałam i tym nożem sobie robię, które mi teraz tak fajnie. No właśnie mama sadzi nożem. Kiedyś dziwiłam się, dlaczego no tutaj jest twarde podłoże i szpadelkiem byłoby ciężko, robi się dziury, a robi to nożem. Któregoś razu lenistwo doprowadziło do tego, że pokrywkę otwierała czubkiem noża. No I złamała. No krótko mówiąc, złamała. I teraz oficjalnie już bez ukrywania się przed nami nożem wierci sobie dziurki w trawie. Oj, mamusia, ty to jesteś nie do pobicia. Przebojowa, jak twoja siostra Jolcia, która w piątek była, jak cała nasza rodzina. No taka jest nasza rodzina. Ktoś może powie, świry odjechane. A tak, możemy być świry odjechane, ale po prostu żyjemy, cieszymy się każdą chwilą. Każdym dniem, każdą chwilą. Bo widzicie, jak to wszystko się zmienia. Jeszcze w piątek żeśmy się śmiali tam na ogrodzie, wygłupialiśmy się, było radośnie, a dzisiaj już człowiek też się śmieje. No jest radosny gdzieś tam, ale to wszystko jest już przyćmione tym, co się dzieje na południu kraju. Tym, że ta woda idzie, no to jest tragedia niesamowita.
dlatego czasem trzeba być takim niepoprawnym świrem, cieszyć się każdą trochę chwilą. Walniętym trochę, tak jak mamusia mówi w dekiel, bo tak naprawdę nie wiemy, co przyniesie nam jutro i mamy tutaj dokładny tego obraz, dokładny tego wizerunek, że... Chwila, moment i może nas już nie być. Najważniejsze jest to, aby cieszyć się tym życiem, współczuć drugiemu, nieść pomoc, tak jak tam dzisiaj ludzie potracili wszystko. Musimy się zjednoczyć nie tylko na chwilę, ale na dłuższą metę i tego wam właśnie życzę. Na dzisiaj kończę ten odcinek. Jeszcze zostało nam tutaj kilka godzin dnia. Pogoda się zrobiła, to tutaj wykorzystamy tą okazję i podgonimy pracę w domu, bo jutro też głoszą ładną pogodę, to jedziemy już na ogród. Tam będziemy ostro działać, będziemy podejmować tutaj decyzje, co, jak to wszystko rozplanować, bo tak naprawdę mamy kilka dni, a pracy jest na prawie 2 tygodnie. No i tutaj musimy to wszystko dobrze skoordynować, sprężyć się, żeby ze wszystkim zrobić. No ale kto jak nie my, damy radę. A co nie damy rady, no to trudno. Do następnego.